Rolnicy w akcji. 150 blokad na drogach i nie tylko. Wolny mandat po Mariuszu Kamińskim i propozycje za nieprzyjęcie go. A gościem Radia Z jest minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman. Ósma. Chcą zatrzymać Zielony Ład oraz import z Ukrainy, dlatego dzisiaj zatrzymają całą Polskę. Rolnicy już na drogach. Blokad może być ponad 170. Zatrzymają także ruch na przejściach z Ukrainą. W Dorohusku jest reporter Radia Z Michał Dzienyński. Michał, gdzie jeszcze dziś rolnicy będą blokować przejścia? To w zasadzie wszystkie przejścia graniczne z Ukrainą, i towarowe, i osobowe. Blokada totalna albo przepuszczanie maksymalnie 2 aut na godzinę. I tak jest i będzie w Medyce, Zosinie, Chrebennem czy Korczowej. Blokada także dróg dojazdowych. To trasy numer 17, trasa numer 12 i A4 na Podkarpaciu. Michał, pojawiają się też informacje o blokadach po ukraińskiej stronie. Rzeczywiście tak, ukraińscy kierowcy chcą zablokować m.in. przejście w Szeginiach i Rawie Ruskiej. To sprzeciw wobec gigantycznych kolejek po polskiej stronie, tak jak tutaj w Dorohusku. Ile pan już stoi? 12 dni. No wody nie ma, toaletów stoi przez kilometr. I rolnicy, i ukraińscy kierowcy tirów w jednym jednak są zgodni. Na razie nie widzą szans na rozwiązanie konfliktu. Dorohusk, Michał Dzieliński, Radio Z. Gdzie jeszcze rolnicy blokują drogi? Sprawdzajcie na specjalnej mapie na radioz.pl. Polityczne targi o miejsce w Sejmie po Mariuszu Kamińskim. Następna w kolejce po mandat jest Monika Pawłowska. Do piątku ma ogłosić, czy przyjmie fotel posłanki. Według Wirtualnej Polski prezes Kaczyński zaproponował jej miejsce na liście w wyborach samorządowych w zamian za nieprzyjęcie mandatu. Karolina Olszewska-Merk śledzi polityczne kulisy tej sprawy. Zgadza się. Koalicja rządząca też coś oferuje? Oficjalnie wygląda na to, że nie, bo przedstawiciele każdej partii z obozu władzy jakimkolwiek układankom w tej sprawie zaprzeczają. Koalicja Obywatelska, bo jak słyszę, dołączenie byłej posłanki do klubu byłoby niekomfortowe. Lewica ustami Magdaleny Biejat w Radiu Z zapewnia: u nas Monika Pawłowska nie ma czego szukać. Trwających rozmów nie potwierdza też Trzecia Droga. Na ten moment nie wiadomo więc, jak sprawa się zakończy, jeśli kandydatka z poselskiego mandatu faktycznie skorzysta. Monika Pawłowska lubi zmieniać polityczne barwy. Przed laty była posłanką Lewicy, później Porozumienia, a w ostatnich wyborach startowała z list PiSu. Najważniejsza polityczna rozmowa poranka już teraz w Radiu Z. Oddajemy głos Bogdanowi Rymanowskiemu. Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest Krzysztof Hetman, minister rozwoju i technologii PSL Trzecia Droga oraz instruktor żeglarstwa. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. To pożeglujemy dzisiaj, zaczynamy od krótkiej piłki. Panie ministrze, popieram protesty rolników i blokowanie dróg, tak czy nie? Popieram protesty rolników, tak. Ale nie blokowanie dróg. Oni protestują w słusznej sprawie, wielokrotnie o tym mówiłem, zarówno ja, jak i moje środowisko polityczne, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe. Ale moje pytanie składa się z dwóch członów. Czy popiera pan blokowanie dróg? Rolnicy są zdesperowani i rozumiem, że wyjechali na drogi. Czyli nie popiera pan blokowania dróg? Rolnicy, tak jak powiedziałem, mają prawo do tego protestu, mają prawo go wyrażać w różny sposób. Są naprawdę w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ koszty produkcji rolniczej poszły gigantycznie w górę, a jednocześnie opłacalność rolnictwa spadła dramatycznie. Odpowiedź miała być krótka, tak albo nie. Państwo mają również prawo do wypowiedzi na ten temat. Zapraszam na stronę radioz.pl. Czy popieracie państwo protesty rolników i blokowanie dróg? Panie ministrze, mamy wypowiedź prezydenta Zełenskiego. Prezydent Zełenski mówi tak, że to, co dzieje się na granicy z Polską, nie może być postrzegane jako coś normalnego i zwyczajnego. A tak naprawdę sytuacja nie dotyczy zboża, ale najprawdopodobniej polityki. I dalej, a w pobliżu Kupiańska, niedaleko granicy z Rosją, gdzie nie ustaje ostrzał artylerii wroga, wieści z granicy z Polską brzmią po prostu jak kpina. Czy protesty polskich rolników to polityka i kpina? Z pierwszą częścią wypowiedzi pana prezydenta się zgadzam. To nie jest sytuacja normalna i zwyczajna, bo rolnicy powinni móc normalnie pracować, a nie blokować drogi i stać na przejściach granicznych. Natomiast druga część wypowiedzi pana prezydenta
No cóż, ja rozumiem emocje prezydenta kraju, który jest w stanie wojny i pod gigantyczną presją brutalnej napaści ze strony Rosji, ale to nie ma nic wspólnego naprawdę z polityką. Tak jak powiedziałem w pierwszej części mojej wypowiedzi, rolnicy są w dramatycznej sytuacji i to nie jest polityka, jeśli ich opłacalność pracy spadła w dramatyczny sposób w ciągu ostatnich dwóch lat. Słowa prezydenta Zełenskiego pana szokują, bulwersują? To nie jest chyba pierwszy raz, kiedy prezydent Zełenski wypowiada się w dość mocny sposób. Staram się zrozumieć człowieka, który jest pod ogromną presją, aczkolwiek nie zgadzam się z tym, co powiedział. Powiedział o kilka zdań za dużo? Tak jak powiedziałem, no, nikt z nas nie jest w stanie postawić się w sytuacji pana prezydenta, w którą on ma dzisiaj. Natomiast biorąc pod uwagę całokształt naszych stosunków, tego, że wspieramy Ukrainę, tego, że wspieramy ich od pierwszego dnia, no byłbym ostrożny w wypowiadaniu takich opinii, bo naprawdę tu nie chodzi o politykę i radziłbym naszym partnerom i przyjaciołom z Ukrainy, aby mieli trochę więcej wrażliwości także na sprawy nie tylko polskich rolników. Powinniśmy być przygotowani na absolutne sparaliżowanie kraju dzisiaj? Nie, mam nadzieję, że do takiego absolutnego sparaliżowania kraju nie dojdzie. Natomiast gdyby pan chciał wrócić do swojego Lublina, to mógłby mieć pan problem dzisiaj, bo będzie ta trasa Warszawa-Lublin zablokowana w kilku miejscach. Już miałem problem z dotarciem do rolników, którzy protestowali poprzednim razem w Rykach, bo spotkałem się z nimi, ponieważ na wysokości Gończyc rolnicy zablokowali drogę ekspresową S17. Ale tak jak powiedziałem, rolnicy są zdesperowani. Byłem z nimi w ubiegłym roku, jestem także w tym roku, spotykam się z nimi na tych protestach, rozmawiam z nimi i nie ma oni, w jaki inny sposób mogą dzisiaj wyrazić swoją frustrację. Oni tak na dobrą sprawę tymi protestami, to jest taki jakby, tak jakby rolnicy zrobili audyt poprzedniego rządu i komisarza Wojciechowskiego. Jest wynik tego audytu. A propos tego audytu, Prawo i Sprawiedliwość żąda od was, abyście jeszcze dzisiaj wprowadzili pełne embargo na towary rolne sprowadzane z Ukrainy. Zrobicie to czy nie? Teraz są tacy odważni. Mieli wszystkie instrumenty i narzędzia przez ostatnie dwa lata i praktycznie rzecz biorąc nie zrobili nic i właśnie oni doprowadzili do tej sytuacji, że rolnicy dzisiaj wyszli na te drogi, bo to jest efekt ich pracy i komisarza Wojciechowskiego. Mówią, że w kwietniu ubiegłego roku wprowadzili embargo na zboże. Tak, ale tylko na 4, natomiast cała reszta wjeżdżała do Polski, ale jak się okazuje, mogły wjeżdżać także i te, na które wprowadzili zakaz. Powtórzę pytanie, natomiast, czy jest możliwe embargo dzisiaj, wprowadzenie takiego embarga? Komisja Europejska musi znaleźć około 4 miliardów euro, aby zdjąć z rynków całej Unii Europejskiej 20 milionów ton nadwyżki, które zalegają w magazynach pszenicy, kukurydzy i rzepaku, zapłacić za to oraz zapłacić za transport i wywieźć to do głodującej Afryki. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie uratować sytuację. Jeśli tych 4 miliardów nie znajdzie, to co? To może nie będzie wyjścia i trzeba będzie takie embargo wprowadzić. Czyli rząd bierze pod uwagę wprowadzenie embarga na wszystkie towary rolne z Ukrainy? Biorę pod uwagę to ja oraz moje środowisko polityczne, jakim jest Polskie Stronnictwo Ludowe. Ale minister Siekierski w ostatnim liście mówi, że całkowite zamknięcie granicy sprawi, że Ukraińcy postawią szlaban na polskie produkty, które są przekazywane Ukrainie. Tak, trzeba pamiętać o tym, że to jest miecz obosieczny i wymiana handlowa pomiędzy Polską a Ukrainą, patrząc przez liczby bezwzględne, bardziej opłaca się Polsce. To są fakty, ale jednocześnie musimy jakieś podjąć działanie, aby uratować rolników, którzy, tak jak powiedziałem już dzisiaj kilka razy, naprawdę są w dramatycznej sytuacji i apelowałbym o to, aby zrozumieć ich sytuację. Pytanie, czy uratuje pan minister tych ludzi, którzy nie mają dzisiaj mieszkania? Co z kredytami? Co z tym kredytem 0%, który obiecywał Donald Tusk?
Od samego początku, już to mówiłem o tym, chyba jak byłem podczas ostatniej u pana wizyty z miesiąc, ponad miesiąc temu. To było już w grudniu. To było jeszcze w grudniu. No to czas szybko popłynął. Prowadzimy bardzo szerokie konsultacje dotyczące mieszkalnictwa i chcemy pokazać program składający się z trzech elementów. Oddziaływujący na podaż i oddziaływujący na popyt w dwóch częściach. Pierwszy to jest budownictwo społeczne, druga kwestia to jest wsparcie dla kredytobiorców. Jeśli pyta pan o 0%, to w tym trzecim elemencie dotyczącym wsparcia dla kredytobiorcy jest propozycja taka, aby tym poziomem 0% były objęte rodziny wielodzietne posiadające co najmniej trójkę dzieci, a także osoby słabiej usytuowane, które chcą partycypować w kosztach budownictwa społecznego, na przykład w towarzystwach budownictwa społecznego, i one także byłyby objęte tym poziomem 0%. Ale pozostali już nie. Pozostali już nie. Pozostali co, w zależności... Donald Tusk nie spełni swojej obietnicy? To jest koalicja 15 października. Były składane różne propozycje. Moje środowisko składało propozycję 1,5%. Środowisko pana premiera Tuska składało 0%, a Lewica jest za tym, aby budować mieszkania na wynajem. Ale to jest dobre alibi, panie ministrze. To nie my, to oni. Nie ma żadnego alibi. Właśnie wręcz przeciwnie. Staramy się w Ministerstwie Rozwoju i Technologii połączyć te wszystkie postulaty, które były głoszone przez wszystkie podmioty wchodzące w skład dzisiejszej koalicji 15 października. Kiedy ruszy? Jestem przekonany, że nam się to uda. Kiedy ruszy program Mieszkanie na Start? Wielokrotnie to deklarowałem. Liczę na to, że będzie to druga połowa tego roku. Czyli od 1 lipca? Nie powiem panu, czy to będzie dokładnie 1 lipca, bo ja jestem za długo już w polityce, a pan jest zbyt doświadczonym redaktorem, żeby wiedzieć, że nie odpowiem na takie pytanie, ponieważ zaprosi mnie pan 1 bądź 2 lipca do studia. Dlaczego boi się pan takiej deklaracji? Panie ministrze, jeśli pan ma wszystko przygotowane... Nie boję się takiej deklaracji, bo to jest cały proces. Musimy zakończyć konsultacje, które rzeczywiście już finiszują. Musimy projekt ustawy przedłożyć do uzgodnień resortowych. Później mamy jeszcze prace sejmowe. To jest proces. Nie da się go idealnie co do jednego dnia obliczyć. Czyli albo 1 lipca, albo 1 sierpnia, albo 1 września. Dobrze? Druga połowa tego roku, panie redaktorze. Czyli jesień. Nie wymusi pan odpowiedzi z mojej strony konkretnej daty. Dobrze, ale teraz poproszę już o odpowiedzi tak albo nie. Krótka piłka, odsłona numer 2. W rządzie Donalda Tuska jest za dużo ministrów, tak czy nie? Nie. Polskę stać na 35-godzinny tydzień pracy, tak czy nie? Trzeba byłoby dokonać bardzo dokładnej analizy w tej sprawie. Jest to bardzo ciekawy trend, który jest już ćwiczony w innych państwach. Raczej tak, czy raczej nie? I są bardzo podobno pozytywne tego efekty. Trzeba byłoby zajrzeć do badań, jakie przeprowadzono na ten temat. I ostatnie pytanie w tej części. Panie ministrze, profesor Nowak ma rację? Kaczyński powinien odejść, tak czy nie? Och, już dawno, tak. Krzysztof Hetman jest naszym gościem. Mamy również wynik naszej sondy, proszę państwa. Popieram protesty rolników i blokowanie dróg. Tak odpowiedziało 60% naszych słuchaczy. Nie odpowiada 40% uczestników sondy na ten moment. Przechodzimy teraz do internetu na radio.z.pl, Facebooka. To jest gość Radia Z. Czyli nie 90%, nie 80%, tylko 60%. Sądzi pan, że nie wiem, mieszkańcy miast nie do końca czują rolników? Nie, myślę, że... Czy po prostu boją się tego, że nie dojadą dzisiaj gdzieś w miejsce, które jadą? Znaczy wie pan, no nikt nie lubi, jak się mu utrudnia życie. Natomiast z pewnością każdy widzi także ceny w sklepach. Widzi tą drożyznę, która nastała u nas kilka lat temu. No i ma świadomość tego, że jeśli rolnik będzie produkował po niezwykle wysokich kosztach, to jest na końcu i tak za to zapłaci także konsument. Panie ministrze, to wróćmy do pańskiej działki, czyli tego mieszkania na start. No bo w tej chwili mamy taki, można powiedzieć, okres przerwy. Ten bezpieczny kredyt 2% się skończył. De facto nie można z niego skorzystać. Będziemy czekać te kilka miesięcy, najprawdopodobniej do jesieni. Czy nie można było tego szybciej przygotować? Przygotowaliśmy to w
w 2 tygodnie od mojego wejścia do resortu, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę szybko. Ale przegłosować powinniście może już teraz. Ponieważ przedstawiłem projekt założeń tego programu, jeśli się nie mylę, 3 stycznia tego roku, więc odliczając święta Bożego Narodzenia, to ale pan wie, panie ministrze, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dla kogoś, kto poszukuje takiego kredytu, to jest mnóstwo czasu. Ale wie pan, my nie chcemy robić tego programu tak, jak to było w ubiegłym roku pod wybory, tylko chcemy zrobić ten program dla ludzi. Trzeba go bardzo dobrze przygotować, żeby uniknąć tego największego ryzyka, jakim jest wzrost ceny mieszkań. Więc wydaje mi się, że ważniejsze jest to, aby go bardzo precyzyjnie zapisać, aby wprowadzić na przykład to, co zaproponowaliśmy, limity dochodów, aby nie każdy mógł sięgnąć po takie dopłaty, jeśli jest w stanie wziąć kredyt na normalnych warunkach, a to się zdarzyło w ubiegłym roku, bo jak pokazują analizy, ogromna część kredytobiorców, którzy skorzystali z kredytu 2%, mogła wziąć kredyt na normalnych warunkach. A jak to jest możliwe, że tak się stało? No normalnie, bo nie było żadnych, zasad skorzystali i żadnych wymagań. Skorzystali tak, z okazji. No skorzystali z okazji. Działali zgodnie z prawem. No tak, tylko ja jestem bliższy tak zwanej solidarności społecznej i uważam, że jeśli państwo za coś dopłaca, to powinno dopłacać tym, których rzeczywiście na to nie stać. To kilka zdań na temat mieszkania na start. Jakie będą limity, jeśli chodzi o kredyt pański? A to jest właśnie, jeśli chodzi o limity dochodowe, tak. To jest właśnie w tej chwili w fazie konsultacji, ponieważ była nasza propozycja, ona się zmienia. Jakie to są widełki? Niektórzy uważali, że są, że to jest zbyt wysokie. Muszę pana najmocniej przeprosić, bo ostatnio jak mówię o konkretnych liczbach, one później w trakcie konsultacji się zmieniają, to wywołuje dużą część emocji. Proszę przeprosić naszych słuchaczy. Dobrze, przepraszam państwa najmocniej, że nie podam w tej chwili tych limitów, ponieważ jeśli to robię nawet na bazie tych konsultacji, okazuje się, że później chcemy to mniej lub bardziej skalibrować. A nie może pan podać about. Ile to może być? Na singla, na dwuosobową rodzinę mąż i żona, na czteroosobową rodzinę 2+2. Liczymy to w tej chwili bardzo dokładnie, ponieważ program ma być 2-letni, nie możemy się tylko odnosić do dnia dzisiejszego. Zapewniam, że chcemy bardzo mocno postawić ten program na pomoc dla rodzin, których nie stać zwyczajnie na mieszkanie i które potrzebują takiej pomocy. Chcemy go przede wszystkim nakierować na rodziny z dziećmi, ale jeszcze raz podkreślę, że to jest tylko jeden element całej naszego programu mieszkalnictwa, bo drugi jest związany z budownictwem społecznym i tu już przygotowujemy kolejny projekt ustawy dotyczący zwiększenia budowy mieszkań społecznych, czy to przez TBS-y, czy to przez spółdzielnie, czy to przez samorządy, także mieszkań na wynajem, ale najważniejszym elementem tej układanki jest rynek podaży, bo bez rynku podaży, który musi wzrosnąć, ceny mieszkań będą ciągłe w Polsce. To jest jasne. To jeszcze jeden szczegół. Jak może wyglądać oprocentowanie? Rozumiem, że od 1,5% do zera. Tak. I dla kogo 1,5, dla kogo 0? Singiel i para 1,5%, a następnie oprocentowanie jest zależne od ilości dzieci w gospodarstwie domowym. Dobrze, to teraz pora na pytania od naszych słuchaczy. No, mnóstwo pytań właśnie dotyczących mieszkań, czyli jednak dla ludzi to jest bardzo ważna sprawa. To wcale się nie dziwię, dlatego pracujemy nad tym od pierwszego dnia, odkąd wszedłem do resortu. Panie ministrze, mieszkamy z żoną, pyta nasz słuchacz, i dwójką dzieci w mieszkaniu, które jest zakupione na kredyt tylko na mnie i to jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Pytanie, czy żona będzie mogła składać wniosek o kredyt 0% dla całej rodziny i czy dla niej będzie to pierwsze mieszkanie? Z dwójką dzieci to nie będzie 0%, będzie 0,5%, natomiast taka jest propozycja. Natomiast jeśli to jest ich pierwsze mieszkanie i to jest mieszkanie tego pana,
No to mamy dylemat. No, to mamy właśnie w takich właśnie indywidualnych sprawach, bo ich jest bardzo dużo, właśnie po to są te konsultacje i dlatego one są takie wnikliwe. Ale pan by się skłaniał wnikliwe. Dzisiaj skłaniałby się pan do rozwiązania, że jednak mają prawo do tego kredytu na pierwsze mieszkanie, czy nie? Co do zasady, jeśli chodzi o rodziny, które posiadają dzieci, to na przykład ktoś, kto ma trójkę dzieci, może także wystąpić o ten kredyt jakby na drugie mieszkanie, jeśli miał pierwsze. Bo chodzi o to, aby podnieść komfort życia. No tym bardziej, że gnieżdżą się w małych mieszkaniach zazwyczaj, tak, takie młode małżeństwa. I dlatego mimo, że program oscyluje wokół definicji pierwszego mieszkania, to dla tych rodzin, które mają większą liczbę dzieci, chcąc sobie podnieść komfort życia, przewidujemy, że będą mogli zakupić mieszkanie także drugie. Kolejne pytanie. Dlaczego zamiast uwolnienia gruntów, uproszczenia procedur, prowadzenia inwestycji, stabilnego i przewidywalnego prawa, rząd chce wprowadzać kredyt 0%, który wpłynie na dalsze podwyżki cen mieszkań. I dlatego od samego początku naszej rozmowy bardzo mocno podkreślam, że jednym programem nie rozwiąże się programów mieszkalnictwa i jeden program nie spowoduje, że ceny przestaną rosnąć. Ten rynek podaży jest tak ważny, o którym zostaną uwolnione grunty? Będzie bardzo dużo różnych propozycji związanych z kwestiami rynku podaży, także jeśli chodzi o uwalnianie gruntów pod budownictwo. Na przykład jakich? Bardzo różnych. Także w zasobach państwa, ale także w zasobach gmin. Czyli instytucje państwa przekażą gminom? Ale i prywatnych. Kolejne pytanie. Jaki ma cel utrzymanie wysokich stóp procentowych, skoro chcecie wprowadzić zaprzeczający temu program mieszkanie na start, kredyt 0%? Czy to nie jest szczyt hipokryzji, że osoby, które wzięły wcześniej kredyt, mają wyższe oprocentowanie? To są różne interesy. No oczywiście, że tak. No, problem polega na tym, że ktoś kiedyś nawet zachęcał do brania tych kredytów, kiedy oprocentowanie było bardzo niskie. Później te stopy wystrzeliły i dzisiaj tak, wiele osób płaci bardzo wysokie raty. Kolejne pytanie nawiązujące do pańskiego majątku. Niech pan zapyta, to do mnie pytanie, pana ministra, w jakiej okolicy zgodnie z oświadczeniem majątkowym można kupić mieszkanie po 4000 zł za metr kwadratowy lub dom o powierzchni 204 metrów za 650 tysięcy? Może pan odpowiedzieć? A to pewnie dotyczy mojego zasobu. Tak, pańskiego. Okej. Już odpowiadam. W Lublinie podaję te ceny podałem. To mieszkanie nie wiem, czy jest droższe. Natomiast podaję ceny, za jakie to mieszkanie czy ten dom nabyłem. Musiałbym dzisiaj oszacować jeszcze raz, albo wziąć kogoś, kto to robi, i oszacować jeszcze raz ceny. A nie powinno się podawać rzeczywistej, obecnej wartości mieszkania? Uważam, że taka jest rzeczywista, obecna cena. Jeśli ona wzrosła, musiałbym mieć na to jakiś dowód. Kolejne pytanie. Jeśli nie zostanie wprowadzony program kredyt... Ale jedna uwaga, bo w oświadczeniach majątkowych jest taka dziwna historia, że podaje się oddzielnie wartość domu i oddzielnie wartość działki. Gdyby to się razem zliczyło, proszę zwrócić uwagę, że razem to jest dużo więcej. Kolejne pytanie. Jeśli nie zostanie wprowadzony program kredyt na start 0%, to ceny mieszkań zaczną spadać, tak jak się dzieje już w Niemczech. Dlaczego nie pozwalacie doprowadzić do naturalnego spadku cen mieszkań? Komu na rękę jest sztuczne pompowanie marż banków i deweloperów? Fundamentalnie się z tym nie zgadzam. Jeśli nie będzie rynku popytu, nie będzie też rynku podaży, nie będą budowane nowe mieszkania, będzie ich coraz mniej wchodziło na rynek i dlatego te ceny mieszkań będą rosły. W 2022 roku mieliśmy załamanie na rynku mieszkalnictwa. Rynek spadł o 30%, kolejne 30% spadł w roku 2023. I jeśli nie będzie pewnych programów, które będą to stymulowały, plus ten program podaży, o którym będę powtarzał,
powtarzał z uporem maniaka, ceny mieszkań i tak będą rosły, bo będzie ich coraz mniej na rynku, a chętnych nie będzie ubywało. No to jest skomplikowany mechanizm, te wszystkie nie, mieszkania. Nie, to jest prosty mechanizm, taki sam... Dlaczego do tej pory nikomu nie wyszło? Taki sam mechanizm, jak dotyczy każdego innego produktu. Jeśli jest go mało na rynku, a popyt na ten produkt jest bardzo wysoki, to z oczywistych powodów ten produkt jest bardzo drogi. Czy rząd jest skorumpowany przez deweloperów? Kolejne pytanie. Czy ktoś otrzymał mieszkanie lub inne dobra za wprowadzenie kredytu 0%? Mógłbym powiedzieć, że nie odpowiem na takie pytanie, ale oczywiście, że nie. Kolejne pytanie. Jak na Radzie Unii Europejskiej zagłosuje polski rząd w sprawie rozporządzenia liberalizującego handel między Unią a Ukrainą do czerwca 2025? Czy i ile odbyło się spotkań polskiego rządu z innymi państwami członkowskimi celem zbudowania większości dla zablokowania tego rozporządzenia? W tej chwili stanowisko nasze jest negatywne. Widzimy postęp, ale nie jest on zadowalający. Rzeczywiście Komisja Europejska po naszych rozmowach, tu genialną robotę wykonuje pan minister Siekierski. Jest geniuszem? Powiedziałem, że genialne. Nie, to, ale genialna od genialnej roboty blisko do geniusza. Ma genialną, ma, uwielbię pan łapać za słowo, nawet za dwa. Ma genialną wiedzę na pewno na temat obszaru rolnictwa. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Ale skoro taką genialną robotę robi pan minister Siekierski, dlaczego rolnicy protestują? Dlaczego ich to nie zadowala, robota pana ministra? Nie, oni nie protestują przeciwko ministrowi Siekierskiemu. Oni wyraźnie to artykują podczas swoich spotkań i podczas tego protestu. Oni protestują przeciwko, proszę zwrócić uwagę, nawet czeska Praga została zablokowana. Bodajże wczoraj albo przedwczoraj przez czeskich rolników. Pan Janusz Wojciechowski, jeśli w czymś zjednoczył rolników, to właśnie w tych protestach przeciwko Zielonemu Ładowi. Powiem panu tak. Nie ma się co dziwić, że rolnicy protestują. Nie robią to przeciwko Czesławowi Siekierskiemu, bo nie on jest autorem strategicznego planu dla WPR, który określa zasady i wymogi gospodarowania przez polskich rolników. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Myślę, że ani pan, ani nasi słuchacze tego nie wiedzą. Wie pan, ile liczy stron ten strategiczny plan dotyczący wspólnej polityki rolnej, czyli tak naprawdę zasad i wymogów, którymi muszą się kierować rolnicy dzisiaj, którzy gospodarują. Ile? 1478 stron. Proszę sobie wyobrazić, że przychodzi pan do pracy, do takiej zacnej rozgłośni jak Radio Z i dostaje pan zbiór zasad i wymagań, którymi pan się powinien kierować jako dziennikarz prowadzący tutaj audycję i te zasady i wymagania są spisane na 1478 stronach. Czyli powiedzmy wprost, to paranoja. Tak, to jest paranoja. Dobrze, a dlaczego nie reagowaliście w Parlamencie Europejskim na takie paranoje? Reagowaliśmy. No i co? Reagowaliśmy. Panie jako redaktorze, europoseł reagował? Tak, reagowałem. No i jak się to skończyło? A no to powiem panu. Wyzywano mnie od zdrajcy narodowego, od kłamcy. Byłem zaprzańcem i targowicą. Jak mówiłem o polskich interesach i mówiłem o interesie polskich rolników. Tak byłem traktowany. Kto pana tak wyzywał? Jak to kto? Politycy ówczesnej władzy, politycy PiSu. W każdej niemalże audycji w telewizji rządowej byliśmy kłamcami i zdrajcami, jak upominaliśmy się za to, interesy polskich rolników. Za to, że pan wytykał te paranoidalne, tak, biurokratyczne przepisy? Tak. Jak mówiłem o tym, że podstawowa płatność do hektara dla rolników po 1 stycznia 2023 roku spadnie ze 170 euro do 117 euro, byłem nazywany kłamcą i siewcą wrogiej zachodniej propagandy zgniłego Zachodu. To jeszcze jedno pytanie. A okazało się to niestety prawdą i dlatego rolnicy dzisiaj są na tych drogach, bo zorientowali się, że rzeczywiście dopłaty bezpośrednie im spadły, warunki się pogorszyły. Janusz Wojciechowski wprowadził zasady Zielonego Ładu, które, jak sam się przyznał, wynikały z programu PiSu, bo z dumą to przyznał w 2021 roku. I dzisiaj ci ludzie wyszli na drogi. PiS mówi, że to nie komisarz Wojciechowski, tylko komisarz Dąbrowski, odpowiedzialny za cła.
Komisarz cała Komisja Europejska. Komisarz, no właśnie, mieszają nawet... A Dąbrowski to chyba z waszej wspólnoty politycznej, EPL. Albo są takimi hipokrytami, o co też ich posądzam, albo brakuje im podstawowej wiedzy. Tak za handel odpowiada pan komisarz Dąbrowski. Natomiast zasady dotyczące Zielonego Ładu, które dzisiaj obowiązują w polskim i nie tylko polskim rolnictwie, wprowadzał pan komisarz Janusz Wojciechowski. A poza tym przypomnijmy sobie, kto na ten Zielony Ład się w ogóle zgodził. Zgodził się także rząd premiera Morawieckiego. Wczoraj miała być konferencja wspólna pana ministra Siekierskiego i pana komisarza Wojciechowskiego. Została odwołana. Pan wie dlaczego? Nie wiem, nawet nie słyszałem, że miała być. Kolejne pytanie. W Parlamencie Europejskim, pyta nasz słuchacz, stwierdza nasz słuchacz, głosował pan, panie ministrze, za nowymi podatkami z pakietu Fit for 55 na domy, auta, prąd, które do 2030 roku będą kosztowały Polaków 189 miliardów euro. Jaki z pana ludowiec, skoro jesteś pan, to jest cytat, przeciw ludowi swemu. Świętej pamięci Witos, to się w grobie przewraca, kiedy widzi, jak tacy ludzie hańbią PSL. To nie są podatki. To nie są podatki, to jest wciąż brak zrozumienia tych zasad. To nie są podatki i żadne podatki nie będą nakładane. Jesteście teraz w koalicji z Koalicją Obywatelską. Kolejne pytanie. Za niedługo mamy wybory samorządowe i do Europarlamentu. Proszę mi krótko wyjaśnić, prosi nasz słuchacz, czym wy się różnicie od KO? Dlaczego mój kolega z pracy powinien na was głosować, a nie na Koalicję Obywatelską? Ostatnio stwierdził, że przecież to jest to samo. My jesteśmy nowoczesną centroprawicą, która działa w środku sceny politycznej i mamy wyraźnie o wiele bardziej konserwatywny rys ideologiczny. Kolejne pytanie. Od razu zaznaczę, że nie będzie to pytanie z pudrem, to będzie bez pudru. Dlaczego poprzedni i obecny rząd ośmiesza Polskę w relacjach z Ukrainą? Obecny i poprzedni, zaznaczmy. Oddaliśmy im mnóstwo uzbrojenia, utrzymujemy ich obywateli, niszczymy własne rolnictwo. Nie otrzymaliśmy nic poza wyzwiskami. Gdzie jest granica waszego frajerstwa? Mocne słowa. Mocne, ale nie zgadzam się z nimi. Naszą racją stanu jest to, aby Ukraina nie tylko nie przegrała wojny z Rosją, ale żeby ją wygrała i musimy czynić wszelkie wysiłki, aby im w tym pomóc. Mamy z tym związane koszty, co widać, rozmawiamy o tym dzisiaj już od dłuższego czasu, ale nie mam najmniejszych wątpliwości, że w naszym najlepiej pojętym interesie jest wsparcie Ukrainy, ponieważ mamy nieobliczalnego sąsiada, w cudzysłowie już tak naprawdę sąsiada, po wschodniej naszej granicy. Panie ministrze, kolejne pytanie. Dlaczego wygłaszacie idiotyczne teksty w stronę Rosji i Putina? Tak wam się spieszy do wojny? Przecież wy pierwsi uciekniecie, a ginąć będą, tak jak na Ukrainie, żołnierze i cywile. Nie wiem, co autor miał na myśli. Nie wiem, czy nie chodzi o wypowiedź Szymona Hołowni z soboty, kiedy powiedział, że wgnieciemy Putina. Było takie określenie. Mocne też. Jeśli pan słyszał, panie redaktorze, no to nie będę z tym polemizował. Natomiast... Gnieciecie Putina, czy nie? Natomiast musimy budować swoją odporność w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego. I naprawdę to powinno być... bardzo serio brane pod uwagę, jeśli jeden po drugim premier, minister obrony poszczególnych państw europejskich zaczynają komunikować swoim społeczeństwom, że trzeba przygotować się na różne sytuacje. Także na takie, że trzeba będzie, tak jak to było w innych krajach, już jest mowa o tym, co trzeba zrobić, żeby przetrwać pierwsze 72 godzin konfliktu. Naprawdę żarty się skończyły. Kolejne pytanie. Jeszcze dzień przed wyborami mieliście w swoim programie dobrowolny ZUS. Nie żadne wakacje od ZUS-u. Czy trzecia droga nie zna definicji hasła dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców? Czy po prostu, to jest cytat, perfidnie kłamaliście?
Czy to jest dobrowolny ZUS, czy wakacje od ZUS-u, to nie ma znaczenia. Chodziło o to, aby pomóc samozatrudnionym, tym, którzy są na jednoosobowej działalności gospodarczej, aby mogli zawiesić składkę ZUS-owską społeczną. I taki projekt został przygotowany w moim resorcie jako jeden z pierwszych. Dzisiaj już jest projekt ustawy, już jest w uzgodnieniach międzyresortowych i mam nadzieję, że w marcu zostanie przekazany do prac sejmowych. Ta obietnica jest realizowana. I od kiedy będzie obowiązywała ta regulacja? Chcemy, żeby jeszcze w tym roku ci samozatrudnieni, jednoosobowa działalność gospodarcza, mikroprzedsiębiorcy mogli z tego rozwiązania skorzystać. Czyli wcześniej niż Mieszkanie na Start, czy później, czy w tym samym czasie mniej więcej? Na pewno w drugiej połowie tego roku. Czyli lipiec, sierpień, wrzesień. Może troszkę później, dlatego że ZUS musi się jeszcze przygotować od strony technicznej systemowo do rozpatrzenia tych wniosków, bo tutaj mamy tą sytuację, zresztą banki też, bo pamiętajmy o tym, że oprócz tego, że my przyjmiemy jakieś prawo, to w przypadku wsparcia dla kredytobiorców banki muszą przygotować swoje systemy, a w przypadku przedsiębiorców, jeśli chodzi o wakacje od ZUS-u, ZUS musi przygotować swój system informatyczny do przyjmowania, obrabiania tych wniosków. Oni też potrzebują na to czas, dlatego nie chcę mówić o konkretnej dacie. Kontaktował się pan może już ze służbami specjalnymi albo z ludźmi, którzy je nadzorują, żeby sprawdzić, czy pan jest na liście? Tych, którzy byli podsłuchiwani, nie kontaktowałem się. Czyli nie ma pan żadnych obaw, żadnego ryzyka? Nie sądzę, ale patrząc na skalę wykorzystywania służb przez poprzednią ekipę, wszystkiego można się spodziewać. Dzisiaj Onet podał, że służby specjalne zarządów PiS-u nielegalnie inwigilowały Roberta Raczyńskiego, prezydenta Lubina z bezpartyjnych samorządowców i koalicjanta PiS-u w sejmiku dolnośląskim. Agenci mieli nie tylko ściągnąć setki jego rozmów z popularnego komunikatora, ale także podsłuchiwali rozmowy i rejestrowali spotkania, a także w jego samochodzie mieli zainstalować sprzęt szpiegujący jego ruchy, a nocą wchodzili również do jego domu. To jest chyba najbardziej porażające. Czytałem ten artykuł dzisiaj rano. To jest chyba najbardziej, wie pan, porażające, że wchodzi się do kogoś do domu w sytuacji, w której ci domownicy są w nocy, śpią. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby do mojego domu, gdzie są moje córki, ktoś wchodził po to, żeby inwigilować i zakładać jakieś podsłuchy. O takich historiach słyszałem, znam nawet taką historię także z mojej dzielnicy, gdzie zwykli złodzieje, tak nie wiem jak to się nazywa fachowo, na śpiocha, czy jak to się nazywa, wchodzili do domu w nocy, okradali dom, mieszkanie w sytuacji, w której byli domownicy. Jeśli takie metody prowadzą służby w naszym kraju, to przyznam szczerze, że jestem tym przerażony. Bo chyba jest jakaś granica i powinno być jakaś granica pomiędzy przestępcami a pracownikami polskich służb. I to jest niedopuszczalne, nawet jeśli istniałoby podejrzenie popełnienia przestępstwa? No panie redaktorze, no rany boskie, służby naprawdę nie mają innych możliwości, tylko wchodzić po nocy w sytuację, wyobraża pan sobie, nie, że... Mówię o całości, o inwigilacji, mówię o tym wszystkim. Nie no, znaczy skala tej inwigilacji, podejrzewam, że to co widzimy i słyszymy, zaczęła pracę komisja specjalna wczoraj. Zaczęła specjalna komisja do spraw Pegasusa. Ta historia, którą dzisiaj Onet opisał, podejrzewam, że to jest czubek góry lodowej, jeśli chodzi o wykorzystywanie służby do nielegalnej inwigilacji przez poprzedni rząd. To pogrąży jakiekolwiek plany koalicji bezpartyjnych samorządowców z PiS-em w skali kraju? Znaczy, ja bym to już jest koniec takiej koalicji? Znaczy, ja bym się na miejscu każdego zastanowił, kto chciałby kiedykolwiek wejść w jakąkolwiek koalicję z PiS-em, bo właśnie tak się kończy każda koalicja z PiS-em. Zresztą to nie jest pierwszy przykład bezpartyjnych samorządowców. Proszę sobie przypomnieć inne koalicje, które PiS tworzył. Samoobrona, pan premier Gowin i jego porozumienie. Zawsze kończy się to w ten sam sposób. To na koniec... Teraz bezpartyjni samorządowcy. Na koniec. W grudniu pan mówił,
tutaj w tym studiu w Radiu Z, że darmowe autostrady wprowadzone przez PiS to tani populizm. Wtedy na etapie kampanii wyborczej, tak, to było podyktowane kampanią wyborczą. Ale są jakieś plany rządu, żeby zlikwidować te darmowe autostrady, czy nie? Nie. Czyli pozostaną bezpłatne te, które są? Tak. No i pytanie jeszcze, co z tymi dwoma odcinkami prywatnymi? Musiałbym zasięgnąć przysłowiowego języka u pana ministra Klimczaka. A gdyby to od pana zależało, kontynuował... Ale jak sama nazwa wskazuje, są prywatne, więc no tu ingerencja państwa jest... No tak, ale były plany poprzedniego rządu, żeby odkupić te, żeby przejąć te odcinki. Ostatnie pytanie. Gdyby to od pana zależało, czy kontynuowałby pan projekt Izery, samochodu elektrycznego polskiego? Wie pan, my się różnimy tym od naszych poprzedników, że my, przejmując rządy, nie wpadliśmy tutaj z maczetą i nie zaczęliśmy ciąć wszystkiego, co rozpoczęła poprzednia ekipa, tak jak byłoby chociaż w przypadku śmigłowców wielozadaniowych, który kontrakt został wypowiedziany na Karakale. Dzisiaj, proszę zobaczyć, jaką mamy sytuację geopolityczną, wojnę za wschodnią granicą. Bodajże w tym roku te kilkadziesiąt śmigłowców, ostatnie z tych kilkudziesięciu śmigłowców byłyby w Polsce. Bylibyśmy bardziej bezpieczni, gdyby ten kontrakt był zrealizowany, bylibyśmy bardziej bezpieczni. Więc my podchodzimy do tego odpowiedzialnie, bo to jest odpowiedzialny rząd. Trzeba dokonać dokładnych analiz, niczego nie przekreślamy z góry. Trzeba dokonać bardzo dokładnej analizy, audytu, sprawdzić, czy to ma sens, czy to jest opłacalne. A jeśli ma sens, to czy powinno być realizowane w takich założeniach, czasami gigantomatycznych, jak to proponowali nasi poprzednicy. Ale zróbmy audyt i przeprowadźmy analizę i na tej podstawie podejmujmy decyzję. Musimy już kończyć, bo mnie zrobią audyt, że przekraczam limit czasu na rozmowę. Bardzo dziękuję, panie ministrze. I to mogłoby się znaleźć na tej 1356 stronie, którą mają rolnicy w przypadku. Okej, współczujemy rolnikom. Bardzo dziękuję. Minister Krzysztof Hetman, minister rozwoju i technologii, był gościem Radia Z. Dziękuję bardzo. Dziękuję Miłego bardzo. Dnia. Dziękuję nawzajem. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.